Strażacy dostali wezwanie do wypadku drogowego, w którym doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych oraz motocykla. Niestety kierujący jednośladem zginął na miejscu. W jednym z aut strażacy znaleźli dwie ranne kobiety i maleńkie dziecko, w drugim zaś mężczyznę bez oznak życia. Zaklinowane drzwi trzeba było ciąć, ewakuować pasażera, jednocześnie udzielić pomocy paniom z drugiego auta i wydobyć z niego dziecko, które na szczęście nie doznało obrażeń. Podczas akcji ratowniczej w budynku położonym obok miejsca zdarzenia rozległy się strzały z broni palnej. Po chwili budynek opuścił ranny policjant. Według jego relacji do obiektu dostał się uzbrojony bandyta, który wziął zakładników. Do akcji musieli wkroczyć antyterroryści. W ślad za nimi, po zabezpieczeniu terenu, do kolejnej akcji przystąpili strażacy. Dzisiaj mamy szkolenie, ćwiczenie straży pożarnej z miejscowości około Białegostoku, czyli Zabłudów, Dobrzyniewo, z Państwowej Straży Pożarnej i OSP, ale ze strażakami, którzy przyjechali z Litwy, czyli jakby mamy współpracę dwóch różnych jakby systemów ratowniczych na granicy i mamy symulację dzisiaj wypadku, gdzie zarówno poszkodowanymi są mieszkańcy Litwy, jak i mieszkańcy Polski, więc ratownicy nie mają ze sobą tłumacza, muszą się dogadać wzajemnie. Żaden z uczestników szkolenia nie wiedział, jaki jest scenariusz zdarzenia i jakie zadania będzie musiał wykonywać. O ile działania związane z wypadkiem komunikacyjnym to dla strażaków niemal chleb powszedni, to sytuacja w laboratorium naprawdę ich zaskoczyła, a bariera językowa nie ułatwiała zadania. Tymczasem z kolejnych pomieszczeń dobiegały jęki rannych, wołanie o pomoc, a jedynym tropem były ślady krwi na podłogach. Suwalskie Centrum Symulacji Medycznych z uwagi na znakomite wyposażenie i doskonałą kadrę szkoleniową jest dobrym miejscem do tego rodzaju ćwiczeń. W laboratorium symulacji medycznej w obiekcie, który jest na tego typu tutaj w rejonie jedyny, a w Polsce na przykład z punktu widzenia ambulansu jest jedyny w Europie, więc to jest też bardzo ważna sprawa w Parku Naukowo-Technologicznym. I te elementy jakby dzisiaj ćwiczymy dla Straży Pożarnej, jest to bardzo istotne, żeby ze sobą się zgrywać. Stosujemy metody symulacji medycznej, czyli jakby nie mamy, praktycznie nie ma w ogóle wykładów, tylko ćwiczymy stanowiska, praca i to są elementy, którą Straż właśnie potrzebuje. Bardzo często Straż Pożarna, szczególnie na przykład ochotnicze Straże Pożarne w swojej miejscowości są pierwsze na miejscu zdarzenia i tak naprawdę to one w pierwszej kolejności udzielają już, mają pierwszy kontakt z pacjentami i dopiero później dojeżdżają zawodowe służby ratunkowe z Państwowej Straży Pożarnej czy też pogotowia ratunkowego i te działania dopiero są jakby prowadzone na poziomie już medycznym. Organizator szkolenia chwalił strażaków za chęć, z jaką podnoszą swoje umiejętności i zdobywają nową wiedzę. Bardzo fajnie, że ci ludzie starają się, żeby właśnie bardzo mocno szkolić. Muszę powiedzieć, że z tymi strażakami mamy już kilka razy, mieliśmy kontakt i to są jednostki, które tak naprawdę ciągle się szkolą.